Proszę Państwa, jest godzina 10, 17 października. Jeszcze nie podano oficjalnych wyników wyborów, ale ja już wiem wszystko, ponieważ mam tutaj dostęp do odpowiedniej strony i znam już ten wynik. Zwolennicy PiS-u mogliby w dniu dzisiejszym powiedzieć, jaka piękna katastrofa. Piękna, ponieważ PiS wygrał wybory nominalnie rzecz biorąc, natomiast katastrofa dlatego, że nie będzie mógł utworzyć samodzielnego rządu i nawet nie widać na horyzoncie potencjalnego kandydata na koalicjanta, z którym mógłby taki rząd utworzyć. Ale po kolei. Proszę Państwa, na stronie wybory.gov.pl są podane aktualne wyniki z przebiegu głosowania. Tam spływają wszystkie informacje, więc myślę, że co godzinę jest to aktualizowane na tej stronie, więc w tej chwili mamy bieżącą informację. Mamy już wyniki, to się już nie zmieni. A więc mamy tak, 35,38% zdobył Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Drugi komitet to jest Koalicja Obywatelska. Mamy 30,7%, później mamy trzecią drogę, 14,40, Lewicę 8,61 i Konfederację 7,16. Reszty nie będę omawiał, bo to już nie ma wpływu. I tutaj mamy taki kalkulator, no wiadomo, że to są pewne przybliżenia, ale jednak jest to kalkulator oparty o system Donta i tutaj można wyliczyć mniej więcej, jakie będzie przeliczenie tego na mandaty. Więc wpisujemy tutaj te liczby. Prawo i Sprawiedliwość 35, tak? Oczywiście ja tutaj z przybliżeniem już nie będę tutaj wpisywał wartości ułamkowych, bo nie o to w tej chwili chodzi. Platforma 31, Koalicja, Lewica zaokrągle już do 9, ponieważ no, przekroczyła. Trzecia droga ma 14, no też zaokrąglam i Konfederacja zaokrąglam do 7. Tak, mamy tutaj wpisane oblicz. No i mamy. Tutaj widać mandaty. Kto ile dostanie mandatów? Podkreślę to jeszcze bardziej. Prawo i Sprawiedliwość 194, Koalicja 154, Nowa Lewica 31, Trzecia Droga 63, no i Konfederacja 17. No i widzimy wyraźnie, że nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość próbowało wejść w jakiś sposób w koalicję z Konfederacją, no to to się po prostu nie uda, dlatego że i tak braknie. 194 i 17 to będziemy mieli jakieś 210-211 głosów. To będzie za mało, więc jedyne wyjście dla, w tej chwili realne wyjście, to wydaje się wejście w koalicję z trzecią drogą, tak? Więc są to bardzo oddalone ideologicznie od siebie partie. Trzecia droga jest raczej taką partią, do której garną się wszelkiej maści karierowicze, tak? Mamy tam różnych spadochroniarzy z różnych innych partii, którzy tam po prostu przyszli po to, żeby robić karierę. Mamy takich oczywiście też i w Tychach, jak najbardziej. Tychy przodują pod tym względem, nawet można by tak powiedzieć. Teraz spróbujmy poszukać, jakie są przyczyny tej katastrofy, bo trzeba powiedzieć, że to jest katastrofa. Jeżeli rzeczywiście taki będzie rozkład mandatów, to PiS nie ma najmniejszych szans na samodzielne sprawowanie władzy. Ja tej klęski PiSu upatruję tutaj, tej drożyźnie węglowej, o której ja ostrzegałem, o której mówiłem, że rząd powinien na to w jakiś sposób zareagować. Już 1 września mówiłem na YouTube, na moim kanale, że rząd powinien zainterweniować na rynku węgla, który ten węgiel w ciągu 2 lat zdrożał dwukrotnie o 100%. No i drugi czynnik, moim zdaniem najważniejszy, to jest to, że idą wybory. No a jak idą wybory, no to wiadomo, jeżeli cena ekogroszku nie spadnie, czy węgla ogólnie grubego nie spadnie gdzieś na poziom 1000 zł i poniżej, no to po prostu palenie węglem jest no, nieopłacalne w stosunku do, w porównaniu do gazu. No, mniej więcej jest na tym samym poziomie. A to oznacza, że ci, którzy palą węglem, po prostu będą bardzo niezadowoleni z kosztów ogrzewania domu.
węglem, a jest to, tak jak mówiłem, 3-4 miliony palenisk, z czego większa, na paliwo stałe, z czego większość ogrzewa prawdopodobnie właśnie węglem, ekogroszkiem. Razem z rodzinami te 3 miliony, powiedzmy, palenisk daje no, może z 10 milionów wyborców. I myślę, że rząd będzie miał zagwozdkę. No, będzie musiał podjąć jakąś interwencję, no bo te ceny, tak jak mówiłem, na wolnym rynku sięgają 2000 za tonę ekogroszku. Rozmawiałem też o tym z posłem Sośnierzem tydzień przed wyborami. Zapytam pana na koniec już rozmowy naszej o rzecz, która no, może pan się w niej nie specjalizować, no ale ja jako dziennikarz, który się tym szczególnie interesuje, jest problemem w całej Polsce, pana zapytam o to. Co pan sądzi na ten temat? Mianowicie chodzi mi o ceny węgla. Zapytam o węgiel, no wiem, że to nie jest pana specjalność, ale może ma pan jakąś opinię na ten temat, bo przybliżę, że rok czy właśnie dwa lata temu ceny węgla były na poziomie tutaj na Śląsku, bo pan jest ze Śląska, na poziomie 600-700 zł. No, ja zamawiałem kierowcę, kierowca jechał pod kopalnię i za godzinę przywoził węgiel prosto, ciepły jeszcze z kopalni, za te 600-700 zł. Obecnie tona węgla kosztuje 1,5 do 2 tysięcy. Czyli jest to co najmniej wzrost o, no dla nas Ślązaków nawet o 300%, ale w Polsce rozumiem, że wcześniej już był węgiel troszkę droższy, mógł kosztować 900-1000 zł, no to jest wzrost o 100% w ciągu 2 lat. Tymczasem inflacja wynosiła w ciągu 2 lat najwyżej 20% według oficjalnych danych, a więc ten węgiel jest bardzo drogi. Od czego jest państwo? No od tego, żeby w jakiś sposób ratować sytuację, tak? Bo w normalnej sytuacji rynkowej jak najbardziej, niech po prostu, no ale teraz nie jest normalna sytuacja rynkowa, bo przed kryzysem sprowadzaliśmy 9 milionów ton węgla z Rosji, a teraz go nie ma. No więc to nie jest normalna sytuacja rynkowa. Co pan sądzi, jak to powinno wyglądać w tym roku? No bo węgiel jest nadal drogi. Czy rząd powinien coś zrobić? No idą wybory, chyba coś powinien zrobić. Jeśli chce, pragnie wygrać te wybory, czy rząd powinien coś zrobić w tym kierunku? No dokładnie. I rząd nie rozwiązał tego problemu wtedy ani teraz. I w związku z tym, ponieważ węgiel nadal jest drogi, nienaturalnie drogi, 100% droższy, myślę, że wyborcy postanowili przy urnach ukarać rząd za to, że nic w tej sprawie nie zrobił. Myślę, że to jest jedną z głównych, o ile nie główną przyczyną tego, że rząd stracił jakieś około moich, według moich szacunków, około może 2 milionów wyborców. Właśnie wśród tych ludzi niezadowolonych, którzy postanowili ukarać PiS za te wysokie ceny węgla, z którymi rząd nic nie robił, pomimo tego, że przecież był ostrzegany. Zobaczmy, co by było, gdyby te 2 miliony ludzi jednak zagłosowało na PiS. Mamy 7 milionów ponad 600 tysięcy wyborców, którzy wybrali PiS. 21 milionów prawie 600 tysięcy wszystkich wyborców, więc policzmy. W sumie z tymi 2 milionami byłoby to 9,6 miliona podzielone przez 21,6 miliona wyborców. To daje nam 0,44, oczywiście to trzeba razy 100, ponieważ to są procenty, to chyba każdy wie, dałoby to 40,4%. A teraz zobaczmy, jaki byłby to wynik w przypadku kalkulatora. Mielibyśmy wtedy 44%. Myślę, że koalicja straciłaby wtedy i miałaby wtedy powiedzmy 26%. W sumie to daje 70%. Lewica być może straciłaby też trochę, dajmy na to 8%, no trzecia droga też by mogła stracić procent i wtedy byłoby mniej więcej tyle. I teraz zobaczmy, jaki byłby wynik w przeliczeniu na mandaty. PiS zyskałby 240 głosów. 240 głosów, co dawałoby mu bezwzględną większość w Sejmie i samodzielne rządzenie. Tak to węgiel załatwił PiS, a właściwie taka indolencja w sprawach węgla i lekceważenie ludzi, którzy opalają, a jest to, tak jak powiedziałem, 3-4 miliony ludzi plus ich rodziny, czyli może z 10 milionów wyborców, zlekceważono tych wyborców i w ten sposób odbiło się to na
w wyniku wyborów, PiS mógłby samodzielnie rządzić, gdyby nie zlekceważył głosu ludzi i głosu też i youtuberów, no takich skromnych jak moja osoba. Szczęść Boże!